Jeżeli podobnie jak ja część swojego dzieciństwa spędziliście w internecie, to najpewniej wychowaliście się również i na creepypastach. Takich jak na przykład Laughing Jack, Derek, Slenderman czy Jeff the Killer. To między innymi częścią z nich zajmiemy się w dzisiejszym odcinku i rzucimy okiem na te stare creepypasty, na których pewnie część z nas się wychowała i zobaczymy, jak bardzo gówniane są w tym momencie, a być może zaskoczymy się, jednak okażą się być tak fajne jak za czasów, kiedy czytaliśmy je, będąc jeszcze młodsi. To siema, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym robimy tak ogromny powrót do przeszłości, którego najpewniej większość z was absolutnie by się nie spodziewała, ponieważ dzisiaj zajmujemy się tymi oryginalnymi, dobrymi, tymi oryginalnymi, złymi, naprawdę okropnymi creepypastami, takimi jak Jeff the Killer, Laughing Jack czy The Rake, tak? To są rzeczy, na których pewnie spora część z nas mogła się w jakimś stopniu wychować, czytać to w tych bardzo dziecięcych latach życia, mając około 10, 11, 12 czy 13 lat. I naprawdę boję się tego filmu, ponieważ już z kilometra czuję, jak bardzo złe, okropne i cringe'owe to będzie. Niemniej to właśnie po to robimy ten odcinek, żeby się przekonać, czy to naprawdę było takie złe. Aczkolwiek chyba wszyscy bardzo dobrze wiemy, jaki będzie tutaj oficjalny, ostateczny werdykt. Nim zaczniemy, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. Znajdziecie tam również linka do TikToka. Będzie mi naprawdę mega miło, jeżeli tam wpadniecie. Stawcie też suba na kanale. Tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Laughing Jack, napisany w 2017 roku przez użytkownika Snuffbomb. I Laughing Jack to jest ten rodzaj pasty, który zapamiętałem jako taką może nie najgorszą, może spoko, z takim zwykłym, najzwyklejszym, strasznym klaunem. Strasznych klaunów chyba znamy wszyscy, ponieważ każdy z nich jest dosłownie taki sam. Niemniej Laughing Jack absolutnie wchodzi w ten stereotyp i to całym sobą. I za chwilę powiem wam dlaczego. To był ładny, letni dzień. Mój 5-letni syn James bawił się na zewnątrz, na podwórku naszego domu na przedmieściach. James zawsze był spokojnym chłopcem, bawił się głównie sam. Nigdy nie miał wielu przyjaciół, ale zawsze miał bujną wyobraźnię. Byłem w kuchni i karmiłem naszego psa Fido, kiedy usłyszałem coś, co brzmiało, jakby James rozmawiał z kimś na podwórku. Nie jestem pewna, z kim mógł rozmawiać, czy mógł w końcu się z kimś zaprzyjaźnić. Będąc samotną matką, ciężko jest mi cały czas mieć syna na oku, dlatego zdecydowałem się wyjść na zewnątrz i sprawdzić, co u niego. Kiedy wyszłam na podwórko, byłam trochę zdezorientowana, ponieważ James był tam jedyną osobą. Czy mówił sam do siebie? Mogłabym przysiąc, że słyszałam inny głos. James, czas wejść do środka. Zawołałem go. Wszedł do środka i usiadł przy kuchennym stole. Była już pora lunchu, więc postanowiłem zrobić mu kanapkę z indykiem. James, z kim tak rozmawiałeś? Zapytałam. James na chwilę podniósł głowę. Bawiłem się z moim nowym przyjacielem, powiedział z uśmiechem. Nalałam mu trochę mleka i dalej podważałam, jak zrobiłaby każda matka. Czy twój przyjaciel ma imię? Dlaczego nie zaprosiłeś go, żeby zjadł z nami lunch? Zapytałam. James patrzył na mnie przez chwilę, po czym odpowiedział: nazywa się Laughing Jack. Trochę mnie zaskoczyło to, co powiedział. Och, to dziwne imię. Jak wygląda twój przyjaciel? Zapytałam, nieco zdezorientowana. To klaun, ma długie włosy i duży, zakręcony nos. Ma długie ręce, luźne spodnie i skarpetki w paski i zawsze się uśmiecha. Zdałem sobie sprawę, że mój syn mówił o wyimaginowanym przyjacielu. Myślę, że to normalne, że dzieci w jego wieku mają wyimaginowanych przyjaciół, zwłaszcza gdy on nie miał prawdziwych przyjaciół, z którymi mógłby się bawić. To chyba tylko jedna faza. Reszta dnia minęła jak zwykle i zaczynało robić się późno, więc położyłam Jamesa do łóżka, otuliłam go, pocałowałam i upewniłam się, że wyłączyłam mu lampkę nocną, zanim zamknęłam drzwi. Sama byłam dość zmęczona, więc niedługo potem postanowiłam położyć się spać. Śnił mi się straszny koszmar. Było ciemno, byłam w jakimś zaniedbanym parku rozrywki. Bałam się, biegając przez niekończące się pole pustych namiotów, zepsutych pojazdów i porzuconych chat. Całe miejsce wyglądało okropnie, wszystko było czarno-białe, wszystkie pluszaki z nagrodami wisiały na pętlach, na chatkach do gry, a wszystkie miały chore uśmiechy wyszyte na twarzach. Miałem wrażenie, że cały park na mnie patrzył, mimo że w zasięgu wzroku nie było żadnej żywej istoty i nagle zacząłem słyszeć dziwną, grającą muzykę. Dźwięki Pop Goes the Weasel, odtwarzane na gramofonie, odbijały się echem po parku i były hipnotyzujące. Podążałam za melodią do namiotu cyrkowego niemal w transie, nie mogąc powstrzymać nóg przed posuwaniem się do przodu. Było ciemno. Jedyne światło pochodziło z pojedynczego reflektora świecącego na środku dużego blatu. Gdy szłam w stronę światła, muzyka zwolniła, a ja nie mogłam przestać śpiewać.
Muzyka ucichła tuż przed kulminacją i nagle zapaliły się światła. Intensywność świateł była praktycznie oślepiająca. Jedyne co widziałem to mała, ciemna sylwetka poruszająca się w moim kierunku. Potem pojawił się kolejny, kolejny i kolejny. Było ich kilkudziesięciu, wszyscy zmierzali w moją stronę. Nie mogłam się ruszyć, miałam zamrożone nogi. Jedyne co mogłam zrobić to patrzeć jak nawiedzające postacie się zbliżały. Gdy podeszły bliżej zobaczyłam... To były dzieci. Rozumiesz, to stare dzieci. Patrzyłam na każde z nich. Zauważyłam, że wszystkie były okropnie zniekształcone i okaleczone. Niektóre miały rany na całym ciele, inne były poważnie poparzone. A jeszcze innym brakowało kończyn, a nawet oczu. Dzieci otoczyły mnie, szarpiąc moje ciało, ciągnąc mnie na ziemię i rozrywając mnie od środka. Kiedy dzieci rozrywały mnie na strzępy i zniknęłam, słyszałam tylko śmiech, okropny, okropny, zły śmiech. I pewnie tak było, no. Następnego ranka obudziłam się zlana zimnym potem. Po wzięciu kilku głębokich wdechów rozejrzałam się i zobaczyłam, że kilka figurek Jamesa stało naprzeciwko mnie na szafce nocnej. Westchnęłam. James prawdopodobnie obudził się wcześniej, położył to tutaj. Zabrałam zabawki i udałam się do pokoju Jamesa. Jednak kiedy otworzyłam drzwi, James mocno spał. Wzruszyłam tylko ramionami, włożyłam zabawki z powrotem do jego pudełka i poszłam do salonu. Chwilę później James się obudził i zrobiłam mu śniadanie. Był cichy i sprawiał wrażenie nieco oszołomionego. Być może nie spał dobrze? Postanowiłam zapytać go o zabawki. James, kochanie, czy umieściłeś dziś rano zabawki w moim pokoju? Jego oczy poszybowały na mnie przez chwilę, a potem szybko wróciły na płatki. Laughing Jack to zrobił. Przewróciłam oczami i odpowiedziałam, no cóż, powiedz roześmianemu Jackowi, żeby trzymał zabawki w swoim pokoju. James kinął głową i dokończył śniadanie, po czym zdecydował się pobawić na podwórku. Poszłam odpocząć do salonu i chyba zasnęłam, bo obudziłam się kilka godzin później. Muszę sprawdzić co u Jamesa. Trochę się zmartwiłam, minęły już ponad 2 godziny, a ja jeszcze go nie sprawdziłam. Zaczęłam się denerwować, więc zawołałam do niego: James, James, gdzie jesteś? W tej samej chwili usłyszałam chichot dochodzący z podwórza. Pobiegłam przez bramę w kierunku frontu domu. James siedział na chodniku, odetchnęłam z ulgą i podeszłam do niego. James, ile razy mówiłam ci, żebyś został na tyłach? James, co jesz? James spojrzał na mnie, po czym sięgnął do kieszeni i wyciągnął rękę pełną twardych cukierków we wszystkich kolorach. To mnie bardzo zdenerwowało. James, kto dał ci te cukierki? James tylko się na mnie patrzył, nic nie mówiąc. James, proszę powiedz mamie, skąd masz te cukierki? James puścił głowę i powiedział, Laughing Jack mi to dał. Serce mi zawarło. Uklękłam, żeby spojrzeć mu w oczy. James, mam dość tego cholernego Laughing Jacka. On nie jest prawdziwy. To bardzo poważna sytuacja i muszę wiedzieć, kto dał ci te cukierki. Widziałam, jak oczy mojego syna łzawiły, ale mamo, Laughing Jack dał mi te cukierki. Zamknęłam oczy i wziąłem głęboki wdech. James nigdy mnie nie okłamał, ale to, co mi mówił, jest niemożliwe. Każę mu wypluć cukierki, a resztę wyrzucam. Z Jamesem wszystko wydawało się być w porządku. Może po prostu przesadzam po tym wszystkim, co mógł dostać od Toma i Lindy z sąsiedztwa, albo od pana Walkera z sąsiedniej ulicy? Tak czy inaczej, będę musiała uważnie obserwować Jamesa. Tej nocy jak zwykle położyłam Jamesa do łóżka i sama zdecydowałam się położyć wcześniej spać. Nagle obudził mnie głośny huk dochodzący z kuchni. Wyskoczyłam z łóżka i pośpieszyłam na dół po schodach. Kiedy dotarłam do kuchni, byłam przerażona. Wszystko na ladek zostało rzucone na podłogę, a nasz pies Fido wisiał martwy na oprawie oświetleniowej. Jezus Maria, nie wiem co jest nie tak z ludźmi, którzy biorą te creepypasty, ale kurwa zostawcie te psy w spokoju. Jego żołądek został rozcięty i nadziany słodyczami, tymi samymi, które James jadł wcześniej tego dnia. Mój szok szybko został przerwany przez ostry krzyk dochodzący z pokoju Jamesa, w którym nastąpiły głośne trzaski. Szybko wyjąłem nóż z szuflady i ruszyłam po schodach z szybkością, jaką może osiągnąć tylko matka, której dziecko jest w niebezpieczeństwie. Nie no, sorry, że się śmieję, stary, ale nie jestem w stanie brać tego na poważnie. Wpadłam przez drzwi i zapaliłam światło. Wszystko w pokoju zostało przewrócone i rzucone na podłogę. Mój biedny syn w łóżku płakał, trząsł się ze strachu, a kałuża moczu plamiła pościel. Wzięłam dziecko na ręce i wybiegłam z domu i poszłam do domu Toma i Lindy. Na szczęście jeszcze nie spali. Pozwolili mi skorzystać ze swojego telefonu i zadzwonić na policję.
Przybycie nie zajęło im dużo czasu, wyjaśniłam co się stało, a oni spojrzeli na mnie jak na wariatkę. Przeszukali dom i znaleźli tylko martwego psa i dwa zniszczone pokoje. Funkcjonariusz powiedział mi, że prawdopodobnie ktoś wszedł do domu i zrobił to tuż przed szybką ucieczką, gdyż usłyszał jak schodzę po schodach. Wiedziałam, że to nieprawda. Wszystkie drzwi były zamknięte, żadne okno nie było otwarte, cokolwiek było w moim domu nie pochodziło z zewnątrz. Następnego dnia James został w środku. Nie chciałam, żeby schodził mi z... Czekaj, co? Czy wy po czymś takim wróciliście do tego samego domu i macie totalnie w dupie to, co wydarzyło się poprzedniego dnia, bo już jest wszystko w porządku i tyle? Kto wam zamordował pieska, a wy w ogóle o tym więcej nie wspominacie? Człowieku, nie no, jestem pod coraz większym wrażeniem tego, jak bardzo ludzie nie umieją pisać tych historii. Złe, stary. Następnego dnia James został w środku. Nie chciałam, żeby schodził mi z oczu. Poszłam do garażu, znalazłam jego starą nianię i ustawiłam ją w jego pokoju. Jeśli dziś wieczorem coś się wydarzy, będę mogła to usłyszeć. Słuchaj, jeżeli jest taka sytuacja, to nie wyciągasz niani z piwnicy, którą, nie wiem, zamknęliście tam 3 lata temu i związaliście, tylko po prostu idziesz spać ze swoim dzieckiem do jego pokoju, albo bierzesz go do swojego, żeby mieć go cały czas na oku, a nie, twierdzisz, że luźna bajerka, idziesz spać do siebie, on nie śpi u siebie, mimo tego, że chwilę wcześniej mieliście jakiegoś włamywacza, który chciał go najpewniej zamordować, jakby spokojnie. To nie wstyd. Poszłam do kuchni i wyciągnęłam z szuflady największy nóż kuchenny, przecinek albo i bez, i położyłam go na szafce nocnej. Kropka. Wyimaginowany przyjaciel czy nie. Przecinek. Nie pozwolę. Przecinek, żeby cokolwiek skrzywdziło mojego małego chłopca. Wkrótce nadeszła noc. Położyłam Jamesa do łóżka. Bał się, ale obiecałam mu, że nie pozwolę, żeby coś mu się stało. Utuliłam go, pocałowałam i włączyłam lampkę nocną. Zanim zamknęłam drzwi, szepnęłam mu: dobranoc, James, kocham cię. Dobrze wiesz, co się za moment stanie, więc po co zostawiasz go samego w pokoju i jeszcze zamykasz mu drzwi? Próbowałem nie spać tak długo, jak tylko mogłam, ale po kilku godzinach poczułam, że odpływam. W takiej sytuacji bierzesz baseballa albo cokolwiek i jedziesz na 10 kawach w nocy i nie śpisz, żeby mieć pewność, że nic się nie stanie, a nie idziesz spać, że to jest bez sensu. Moje dziecko będzie bezpieczne przez całą noc, a ja muszę spać. Skąd ta pewność? Gdy tylko położyłam głowę na poduszce, usłyszałam cichy dźwięk dochodzący z elektronicznej niani, którą położyłam na szafce nocnej. Na początku brzmiało to jak zakłócenia podobne do tych wytwarzanych przez radio, potem zmieniło się w cichy jęk. Czy James spał? Wtedy usłyszałam śmiech z mojego koszmaru, ten okropny śmiech. Zerwałam się z łóżka i wyciągnęłam nóż spod poduszki. Pobiegłam prosto do pokoju Jamesa i otworzyłam drzwi. Próbowałam włączyć światło, ale nie chciało się włączyć. Zrobiłam krok i poczułam ciepły, gęsty płyn na stopach. Nagle zapaliła się nocna lampka Jamesa i zobaczyłam absolutną grozę rozgrywającą się przede mną. Ciało Jamesa zostało przybite do ściany, a gwoździe przebiły jego dłonie i stopy. Jego klatka piersiowa była szeroko rozcięta, a narządy zwisały do podłogi. Zdjęto mu oczy i język, podobnie jak większość zębów. Byłam zniesmaczona. Byłam zniesmaczona. Jesteś matką, widzisz coś takiego. Jesteś zniesmaczona? Nie jestem w stanie brać tego na poważnie, stary. Nie mogłam uwierzyć, że to mój synek. Potem usłyszałam tu jeszcze raz cichy, desperacki jęk. James jeszcze żył. To jest okropne. Tak nie powinno być. Moje dziecko, moje biedne dziecko, tak bardzo cierpiące, że ledwo trzyma się życia. Pobiegłam przez pokój i zwymiotowałam na podłogę, ale moje mdłości przerwał straszny rechot dochodzący zza moich pleców. Odwróciłam się, wciąż wycierając żółć z ust, po czym z cienia wyłonił się diabeł odpowiedzialny za ten horror. Laughing Jack. Jego biała jak widmo skóra. I co? Zmierzwione czarne włosy sięgały mu do ramion. Miał przenikliwe, białe oczy otoczone ciemnymi, czarnymi pierścieniami. Jego krzywy uśmiech osłonił rząd ostrych, postrzępionych zębów, a jego skóra w ogóle nie przypominała skóry. Wyglądał prawie jak guma lub plastik. Miał na sobie niejednolity, czarno-biały strój klauna z rękawami i w paski ze skarpetami. Co? I w paski z skarpetkami? Samo jego ciało było groteskowe, długie ramiona zwisały mu do pasa, a postawa sprawiała, że wyglądał niemal jak bez kości, jak szmaciana lalka. Roześmiał się obrzydliwie, jakby chciał dać mi znać, że jest zadowolony z mojej reakcji na jego dzieło. Następnie odwrócił się powoli przed Jamesem i zaczął się śmiać jeszcze bardziej z przerażającego widoku, który przedstawił. To wystarczyło, żeby otrząsnąć się z przerażenia. Warknęłam: oddal się od niego, draniu. Rzuciłam się na potwora, unosząc nóż nad głowę i dźgnęłam go, ale gdy tylko nóż go dotknął, zniknął w chmurze czarnego dymu. Nóż przeszedł na wylot i przebił wciąż bijące serce Jamesa.
rozpryskując ciepłą krew na mojej twarzy. Nie, to ja zrobiłam, moje dziecko. Zabiłam moje dziecko, natychmiast upadłam na kolana, ale w oddali usłyszałam coraz głośniejsze syreny. Mój chłopcze, mój słodki chłopczyku. Obiecałam, że mamusia cię ochroni, ale zawiodłam. Przepraszam, James, tak mi przykro. Wkrótce była policja i zastała mnie na oczach mojego syna, wciąż trzymającą nóż pokryty krwią mojego dziecka. Proces był krótki. Szaleństwo, zostałam umieszczona w domu dla obłąkanych przestępców, gdzie przebywałam przez ostatnie 2 miesiące. U nas nie jest tak źle. Nie śpię tylko dlatego, że za moim oknem ktoś puszcza Pogo z The Weasel. Porozmawiam o tym z sanitariuszami rano. I powiem tak, gdyby nie liczne głupotki typowe dla tego internetowego gatunku historii, to byłaby naprawdę okej historia, ale jest tak głupia, że nie jest. Co się wiecie, ja ogólnie o creepypastach nie nagrywam już od bardzo długiego czasu, niemniej ten film nagrywam po to, żeby trochę przypomnieć sobie tamte czasy i uświadomić sobie, że dobrze, że już nie wrócą. I tak w ten naprawdę przesadzony, okropny sposób pasta ta dobiega końca. Czemu tu jest tak brutalnie? Czemu tu jest tyle gore? Stary, nie mam pojęcia. Naprawdę dziwne to jest, aczkolwiek chyba nie jest aż tak złe, jak sobie to zapamiętałem. W sensie pamiętałem, że było spoko, aczkolwiek z perspektywy czasu, kiedy trochę dorosłem, już miałem takie, że jest to całkiem srogie gówno i faktycznie jest to gówno, ale jednak nie tak złe, jak mogłoby się nam wydawać, więc może przejdźmy już do następnej pasty, czyli do The Rake, napisanej przez Briana Somervilla. I tak, z perspektywy czasu w tym momencie Rake'a zapamiętałem jako taką ciut lepszą pastę od swoich przyjaciół pastowych, ponieważ, no wiecie, to była trochę bardziej rozległa rzecz. Były jakieś zdjęcia, filmy, nawet on pojawił się w jednym z tych klonów Merbl Hornet swego czasu, więc no jakąś tam popularność większą zdobył i był faktycznie czymś więcej. Więc zobaczmy, czy ta pasta nadal jest czymś więcej, czy być może stała się swego rodzaju gównem. I tak, dotarcie do tej najpierwszej może być dość skomplikowane. Ponieważ w sumie z tych najwcześniejszych udało mi się wyróżnić dwie. Jedna pochodzi z 2010 roku, natomiast druga z 2009, a my zajmiemy się dokładnie tą pierwszą z roku 2009. List samobójczy z 1964 roku. Przygotowując się do odebrania sobie życia, czuję potrzebę złagodzenia poczucia winy i bólu, jakie wywołałem tym czynem. Nie jest to wina nikogo innego poza nim. Po raz pierwszy obudziłem się i poczułem jego obecność, a kiedy się obudziłem i zobaczyłem jego postać, po raz kolejny obudziłem się, usłyszałem jego głosy i spojrzałem mu... Jak to jest napisane, stary, co? Zaraz, co tu się stało? Po raz pierwszy obudziłem się i poczułem jego obecność. A kiedy się obudziłem i zobaczyłem jego postać, po raz kolejny obudziłem się, usłyszałem jego głos i spojrzałem w oczy. Nie mogę spać bez poczucia strachu przed tym, czego doświadczę zaraz po przebudzeniu. Nie mogę się nigdy obudzić. Do widzenia. W tym samym drewnianym pudełku znaleziono również 2 puste koperty zaadresowane do Williama i Rose oraz 1 luźny list osobisty bez koperty. Najdroższa linii... Modliłem się za ciebie, wypowiedział twoje imię. Wpis do dziennika, przetłumaczony z języka hiszpańskiego z 1880 roku. Doświadczyłem największego terroru. Widzę jego oczy, kiedy zamykam swoje. Są puste, czarne. Zobaczyły mnie i przebiły. Jego mokra dłoń. Nie będę spał. Jego głos. Niezrozumiały tekst. Dziennik marynarza, 1691. Przyszedł do mnie we śnie. W nogach łóżka poczułem pewne uczucie. Zabrał wszystko. Musimy wrócić do Anglii. Nie wrócimy tu ponownie. Na prośbę Rake'a. Od świadka 2006. 3 lata temu wróciliśmy z rodziną z wycieczki nad wodospad Niagara, 4 lipca. Wszyscy byliśmy bardzo wyczerpani po długim dniu jazdy, więc wraz z mężem położyliśmy dzieci do łóżek i zakończyliśmy noc. Obudziłem się około 4 rano, myśląc, że mój mąż wstał, żeby skorzystać z toalety. Wykorzystałam ten moment, aby zabrać pościel, tylko po to, by przy okazji go obudzić. Przeprosiłam i powiedziałam, że myślałam, że wstał z łóżka i poszedł do toalety. Kiedy odwrócił się do mnie przodem, sapnął i podniósł stopy z końca łóżka tak szybko, że kolanem prawie zrzucił mnie z łóżka. Potem mnie złapał i nic nie powiedział. Po półsekundowym przyzwyczajeniu się do ciemności udało mi się zobaczyć, co spowodowało dziwną reakcję. W nogach łóżka tyłem do nas siedziało coś. Wyglądało na nagiego mężczyznę lub jakiegoś dużego, bezwłosego psa. Jego pozycja ciała była niepokojąca i nienaturalna, jakby potrącił go samochód lub coś innego. Z jakiegoś powodu nie przestraszyłam się tego od razu, ale bardziej zaniepokoił mnie jego stan. W tym momencie już trochę weszłam z założenia, że mamy mu pomóc.
Mój mąż spoglądał ponad swoim ramieniem i kolanem, ułożony w pozycji embrionalnej, od czasu do czasu zerkając na mnie, zanim wrócił do stworzenia. To jest tak źle napisane, nie wiem o co chodzi. Gwałtownym ruchem stworzenie przeczołgało się wokół krawędzi łóżka, a następnie szybko czołgało się, wymachując wzdłuż łóżka, aż znalazło się mniej niż stopy od twarzy mojego męża. Jakby w takim momencie to już należy wstać i powiedzieć mu, żeby wyszedł przez okno czy coś, a nie leżeć i kurde to zapisywać w notatniku, stary. Po prostu patrzył się na mojego męża. Stwór następnie położył rękę na jego kolanie i pobiegł do korytarza prowadzącego do pokojów dziecięcych. Jakby, jaki to ma sens, jakby to jest... Tu nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego, stary. Krzyknęłam i pobiegłam do włącznika światła, planując go zatrzymać, zanim zrobi krzywdę moim dzieciom. Już powinnaś o tym pomyśleć, kuźwa, 10 sekund temu, albo 30. Odwrócił się i spojrzał prosto na mnie, pokryty krwią. Włączyłam światło i zobaczyłam moją córkę. Stworzenie zbiegło po schodach, a ja i mój mąż pobiegliśmy na pomoc naszej córce. Została bardzo ciężko ranna i w swoim krótkim życiu odezwała się tylko raz. Powiedziała, to jest Rake. Aha, dobra. Uwaga, idziemy dalej. Tego wieczoru mój mąż wjechał samochodem do jeziora, wioząc naszą córkę do szpitala. Nie przeżył. Ponieważ jest to małe miasteczko, wieści rozchodzą się dość szybko. Na początku pomocna była policja. Zainteresowanie wykazała również lokalna gazeta, jednak historia ta nigdy nie została opublikowana, podobnie jak lokalne wiadomości telewizyjne. Przez kilka miesięcy mieszkaliśmy z synem Justinem w hotelu niedaleko domu moich rodziców. Gdy postanowiliśmy wrócić do domu, sama zaczęłam szukać odpowiedzi. W końcu znalazłam mężczyznę w sąsiednim mieście, który miał podobną historię. Skontaktowaliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać o naszych doświadczeniach. Znał dwie inne osoby w Nowym Jorku, które widziały stworzenie, które teraz nazywamy Rake. Zajęło naszej czwórce około 2 solidnych lat szperania w internecie i pisania listów, zanim stworzyliśmy niewielki zbiór tego, co naszym zdaniem jest relacjami o Rake'u. Żaden z nich nie podał żadnych szczegółów, historii ani dalszych działań. W jednym z dzienników na pierwszych 3 stronach znajdował się wpis dotyczący tego stworzenia i nigdy więcej o nim nie wspomniano. Dziennik okrętowy nie wyjaśniał niczego na temat spotkania, stwierdzał jedynie, że Rake kazał im opuścić statek. To był ostatni wpis w dzienniku. Było jednak więcej przypadków, gdy wizyta stworzenia była jedną z serii wizyt tej samej osoby. Wiele osób również wspominało, że z nim rozmawiało, w tym na przykład moja córka. To doprowadziło nas do zastanawiania się, czy Rake odwiedził któregoś z nas przed naszym spotkaniem. Ustawiłam rejestrator cyfrowy obok łóżka i zostawiłam go włączonego przez całą noc. Każdej nocy, przez 2 tygodnie, każdego dnia, kiedy się budziłam, żmudnie przeglądałam dźwięk mojego turlania się w łóżku. Pod koniec 2 tygodnia przyzwyczaiłam się już do sporadycznych dźwięków snu. Pierwszego dnia, 3 tygodnia wydawało mi się, że usłyszałam coś innego. To, co usłyszałam, to piskliwy głos. To był Rake. Nie mogę tego słuchać na tyle długo, żeby w ogóle zacząć to tłumaczyć. Nie pozwoliłam jeszcze nikomu tego słuchać. Wiem tylko, że słyszałam to już wcześniej i teraz sądzę, że przemówiło, gdy siedziało przed moim mężem. Nie pamiętam, żeby cokolwiek wtedy słyszał, ale z jakiegoś powodu głos w magnetofonie natychmiast przywraca mnie do tamtego momentu. Myśli, które musiały krążyć po głowie mojej córki, bardzo mnie niepokoją. Nie widziałam Rake'a, odkąd zrujnował mi życie, ale wiem, że był w moim pokoju, kiedy spałam. Wiem i boję się, że pewnej nocy obudzę się i zobaczę, jak się na mnie gapi. I tak całkowicie szczerze, poza kilkoma głupotkami logicznymi, to nie jest wcale takie złe. Jak gdyby jak na pastych, to napisane całkiem spoko, macie ten początek, gdzie macie kilka różnych historii o Rake'u, które rozgrywają się co jakieś 100 lat, w bardzo różnych okresach czasu. I ogólnie z tej pasty wychodzi, że Rake to jest straszna postać, o nieznanej motywacji, która występuje w wielu miejscach na całym świecie i jest w stanie cię dojechać. Szczerze, absolutnie nie jest to tak złe jak Laughing Jack. Też ta pasta jest dosyć specyficzna, też ma parę logicznych dziur, ale ostatecznie nie jest aż tak zła. Naprawdę nie jest źle. I nie jest tak źle, jak będzie za moment, ponieważ teraz rzućmy sobie okiem na pastę Jeff The Killer. I tak, autor tej pasty po dziś dzień nie jest znany i w sumie naprawdę nie dziwię się, że po napisaniu tej pasty postanowił pozostać anonimowy i absolutnie nie przyznawać się do swojego dzieła. Podobnie zresztą jak autor tego obrazka, który po dziś dzień postanowił nie wychylić się jakkolwiek i powiedzieć, że to ja za to zdjęcie odpowiadam, bo najpewniej nadal jest mu wstyd, że zostało wykorzystane do tak okropnej pasty. Moi drodzy, Jeff The Killer. Wiecie co? Może lepiej? Zaczynajmy. Wycinek z lokalnej gazety. Nieznany, złowieszczy morderca dalej na wolności. Po tygodniach niewyjaśnionych zabójstw groźny, tajemniczy morderca wciąż powiększa liczbę swoich ofiar. Znaleziono jednak młodego chłopca, który twierdzi, że przeżył atak zabójcy i odważnie opowiada swoją historię.
Miałem zły sen i obudziłem się w środku nocy, mówi chłopiec. Zauważyłem, że z jakiegoś powodu okno było otwarte, chociaż pamiętam, że zamykałem je, zanim położyłem się spać. Wstałem więc z łóżka, żeby je zamknąć ponownie. W końcu wgramoliłem się z powrotem pod kołdrę i próbowałem zasnąć. To właśnie wtedy ogarnęło mnie dziwne uczucie, jakby ktoś mnie obserwował. Otworzyłem oczy i o mało nie wyskoczyłem z łóżka. Tam, w małym strumieniu światła, wpadającym z pomiędzy zasłon, zobaczyłem parę oczu. To nie były normalne oczy. Te były mroczne, złowieszcze, otoczone czernią. Jakby tu jest ten problem, stary, że byłeś w ciemnym pokoju. Jakie miały być oczy, jak nie otoczone czernią, jak było ciemno? Wstałem więc z łóżka, żeby je Nie, czekaj, nie ta linijka. Przerażały mnie, ale wtedy ujrzałem jego usta. Długi, straszliwy uśmiech sprawiał, że wszystkie włosy stanęły mi dęba. Postać stała tam, przeszywając mnie wzrokiem. Po chwili, która zdawać by się mogła wiecznością, powiedział to. Prostą frazę, ale wypowiedzianą w sposób, na który stać byłoby tylko człowieka obłąkanego. Powiedział: idź spać. Idź spać. Zacząłem krzyczeć, na co błyskawicznie zareagował, wyciągnął nóż i wycelował go w moje serce, wskakując na łóżko. Próbowałem walczyć. Kopałem, biłem, wykręcałem się, starając się zrzucić go z siebie. Wtedy do pokoju wbiegł mój ojciec. Mężczyzna rzucił w jego stronę nożem, trafiając go w ramię. Ten szaleniec z pewnością by go wykończył, gdyby nie jeden z sąsiadów, który zaalarmował policję. Policjanci wjechali na parking przed domem i pobiegli w stronę drzwi frontowych. Mężczyzna odwrócił się i wybiegł na korytarz. Usłyszałem trzask tłuczonego szkła. Kiedy wyszedłem ze swojego pokoju, zobaczyłem, że okno z tylnej części domu zostało rozbite. Wyjrzałem zza pozostałej po nim ramy i patrzyłem za nim, jak znika w oddali. Mogę powiedzieć wam tylko jedno. Nigdy nie zapomnę jego twarzy. Te zimne, wrogie oczy i ten psychotyczny uśmiech. One nigdy nie opuszczą mojej głowy. Policja w dalszym ciągu szuka tego mężczyzny. Jeśli zobaczysz kogokolwiek, kto pasuje do tego opisu, jak najszybciej zgłoś to do najbliższej komendy policji. Jeff i jego rodzina przeprowadzili się do innego miasta. Jakiego miasta? Jakby nie zostało sprecyzowane miejsce akcji. Jego ojciec dostał premię w pracy, więc uznali, że lepiej będzie im się żyło na jednym z tych ekstrawaganckich osiedli. Jeff ze swoim bratem Liu nie mogli narzekać. Nowy, lepszy dom. Jak tego nie lubić? Wkrótce po tym, jak się wypakowali, zawitali do nich sąsiedzi. Witajcie, powiedziała kobieta. Jestem Barbara. Mieszkam w domu po drugiej stronie ulicy. Chciałam zapoznać panią ze mną i moim synkiem. Barbara odwróciła się i zawołała: Billy! To są nasi nowi sąsiedzi. Billy przywitał się i pobiegł dalej bawić się na podwórku. Cóż, powiedziała mama Jeffa. Jestem Margaret. A to mój mąż Peter, a oto moi dwaj synowie. Jeff i Leo. Kiedy już się zapoznali, Barbara zaprosiła ich na przyjęcie urodzinowe jej syna. Jej synowie chcieli odmówić, lecz ich matka wyprzedziła ich, mówiąc, że bardzo chcieliby pójść. Kiedy Jeff z rodziną skończyli się rozpakowywać, Jeff poszedł do mamy. Mamo, dlaczego zgodziłaś się na to przyjęcie? Jeśli jeszcze nie zauważyłaś, to wiedz, że nie jestem małym, uwaga, głupim dzieckiem. Gdyby to działo się w Polsce, powiedziałby: mamo, nie jestem kidosem, ale spokojnie, to jeszcze nie te czasy. Jeff, powiedziała jego matka. Dopiero się wprowadziliśmy. Powinniśmy pokazać, że chcemy spędzać czas z naszymi sąsiadami, więc idziemy na to przyjęcie. Kropka, przecinek, myślnik. Jeff chciał mówić dalej, przecinek, lecz przerwał przecinek, bo wiedział przecinek, że nie ma nic do gadania. Przecinek, kiedy mama coś zadecyduje. Kropka. Wszedł po schodach do swojego pokoju. Usiadł na łóżku i przez pewien czas siedział tak bezczynnie, aż w pewnym momencie ogarnęło go dziwne uczucie. Nie wiedział, czy był to ból, czy po prostu dziwne uczucie, lecz on je zignorował. Pomyślał, że to tylko dziwne uczucie. Usłyszał, jak matka woła go, aby wziął swoje rzeczy, więc poszedł po nie na dół i skończył swoje dziwne uczucie. Naprawdę, nie żartuję, może poza tym ostatnim, dziwne uczucie pada tu co najmniej kilka razy. Następnego dnia rano Jeff zszedł na dół, aby zjeść śniadanie i przygotować się do szkoły. Gdy jadł śniadanie, znów ogarnęło go to dziwne uczucie, tylko tym razem było silniejsze i spowodowało lekki ból, że on ponownie je zignorował. Gdy Jeff i Liu zjedli śniadanie i przygotowali się do szkoły, poszli na przystanek autobusowy. Gdy już byli na przystanku, czekali na autobus. Nagle jakieś dziecko na deskorolce przeskoczyło nad nimi, centymetry nad ich głowami. Obaj od razu odskoczyli. Ej, co ty robisz? Dziecko wylądowało i obracając się do nich kopnęło deskorolkę tak, aby mogło ją złapać w ręce. Na oko ten dzieciak miał tak z 12 lat. Rok młodszy od Jeffa, ubrany był w koszulkę marki Aeropostale i podarta nie... Cześć, co to jest za marka, stary? Nie no, człowieniu, jaki drip.
1987, The Bride of 80s. Stary, jeżeli mówisz, że jesteś fanem FNAF-a i nie masz tej koszulki, to nie jesteś fanem FNAF-a i zupełnie nic nie wiesz o tej serii. Ale oczywiście zawsze możesz to zmienić pod warunkiem, że obejrzysz mój film z wyjaśnienia całej fabuły, który trwa ponad godzinę. Wracając, był ubrany w koszulkę marki Aeropostale i podarte niebieskie jeansy. No. Wygląda na to, że mamy... No, czemu to pisze świeże mięso? Jakby nagle pojawiła się dwójka dzieciaków. Jeden był bardzo chudy, a drugi ogromny. Skoro jesteście tutaj nowi, chcielibyśmy się wam przedstawić. To jest Keith. Jeff i Louis spojrzeli na chudego dzieciaka. Miał tak głupkowatą twarz, że można by do niego... O co tu chodzi? Nie mogę, stary. Miał tak głupkowatą twarz, że można by od niego oczekiwać pomocników. A to jest Troy. Spojrzeli na grubego dzieciaka. Mowa o Fandzie Smalcu. Ten dzieciak wyglądał, jakby nigdy nie ćwiczył i chyba nie mógł kucać. To akurat bardzo słabo. I ja, powiedział pierwszy dzieciak, jestem Randy. Skoro już się zapoznaliśmy, to wiedzcie, że dla każdego dzieciaka obowiązuje pewna cena. Chyba mnie rozumiecie. Tak, chłop będzie człowieku kanapki podbierał, albo nie wiem. Stary, w naszej rzeczywistości to była kradzież na paysafe carda. Jak mnie dasz dwóch dych paysafe cardem, dość stary przepot. Liu wstał gotowy do walki, ale Randy z dwoma kumplami wyciągnęli noże. Cyk, 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 ale od lipsy, stary. Miałem nadzieję, że będziecie bardziej chętni do współpracy, ale widzę, że musimy użyć drastycznych środków. Randy podszedł do Liu i wyciągnął mu z kieszeni portfel. Jeffa znów ogarnęło to dziwne uczucie, tylko że teraz było potężne, jakby piekące. Jeff wstał, ale Liu dał mu znać, żeby usiadł. Jeff to zignorował i podszedł do Randy'ego. Posłuchaj, mały śmieciu, oddaj mojemu bratu portfel, albo... Randy włożył portfel Liu do kieszeni i wyciągnął z niej nóż. Och, i co zrobisz? Powiedział Randy, po czym Jeff dał mu pstryczka w nos. Randy chciał uderzyć Jeffa w twarz, lecz zanim to zrobił, Jeff chwycił jego pięść i połamał mu nadgarstek. Gdy Randy darł się w niebogłosy, Jeff wyrwał nóż z jego dłoni. Troy i Keith próbowali zaatakować go, lecz on był za szybki. Powalił Randy'ego na ziemię. Keith prawie go zaatakował, ale Jeff zdążył kucnąć i wbił nóż w ramię Keitha. Chłopak upuścił swój nóż i upadł na ziemię, krzycząc. Troy spróbował tego samego, ale Jeff nawet nie potrzebował noża, uderzył go prosto w brzuch. Troy, wymiotując, osunął się na ziemię, a Liu tylko patrzył na Jeffa z podziwem. Jeff, jak ty to... Tylko to Liu był w stanie powiedzieć. Zobaczyli, że jedzie autobus i wiedzieli, że to ich obwinią za całą sprawę, więc zaczęli biec, ile sił w nogach. Kiedy biegli, odwrócili się i zauważyli, że kierowca autobusu podbiegł do Randy'ego i jego kolegów. Kiedy Jeff i Liu byli już w szkole, nie odważyli się powiedzieć, co się stało, tylko siedzieli na lekcjach i słuchali. Liu myślał, że Jeff po prostu pobił kilku dzieciaków, ale Jeff wiedział, że to było coś więcej, coś mrocznego. To dziwne uczucie, które ogarnęło Jeffa, znikało, gdy kogoś krzywdził. Wiedział, że to okropnie brzmi, ale krzywdząc kogoś czuł się taki szczęśliwy. Czuł, że to uczucie odeszło i nie wróciło przez cały dzień w szkole. Nawet gdy wracał do domu blisko przystanku autobusowego i mimo, że wiedział, że pewnie nigdy nie pojedzie autobusem, czuł się szczęśliwy. Kiedy wrócili do domu, rodzice zapytali ich, jak minął dzień. Jeff odpowiedział nieco złowieszczym głosem, był wspaniały. Następnego ranka Jeff usłyszał pukanie do drzwi frontowych. Gdy zszedł na dół, zobaczył dwóch policjantów stojących w drzwiach. Jego matka spojrzała na niego wściekłym wzrokiem. Jeff, panowie powiedzieli mi, że zaatakowałeś troje dzieci. To nawet nie była zwykła bójka, oni byli cikani, nożem. Cikani, synu. Wzrok Jeffa powędrował na podłogę, pokazując matce, że to prawda. Mamo, ale oni pierwsi grozili nam nożami. Młody człowieku, powiedział jeden z policjantów. Znaleźliśmy troje dzieci, dwóch wyźgniętych, a jednego z obrażeniami wewnętrznymi. Jak dobrze pamiętam, to miał połamane palce, a nie obrażenia wewnętrzne, ale jak bolicie? Mamy świadków, że uciekłeś z miejsca zbrodni. Jak myślisz, co to znaczy? Jeff wiedział, że nie da rady wybronić tej sytuacji. Mógł powiedzieć, że oni i Liu zostali zaatakowani, lecz nie było dowodów na to, że to nie oni to zaczęli. Nie mogli powiedzieć, że wcale nie uciekali, bo prawdę mówiąc to właśnie zrobili. Jeff nie miał jak obronić ani siebie, ani Liu. Synu, zawołaj swojego brata. Jeff nie mógł tego zrobić, w końcu on pobił te dzieciaki. Ale proszę pana, to byłem ja, to ja ich pobiłem. Liu próbował mnie odciągnąć, ale nie mógł mnie powstrzymać. Policjanci spojrzeli na siebie i skinęli głowami. No, to wygląda na rok w więzieniu. Stary, mowa tutaj o chłopie, który ma 13 lat. I oni chcą go wysłać do więzienia. Powtarzam, chłopa, który ma 13 lat. Wiecie, co ja robiłem, jak miałem 13 lat? Poza tym, że nagrywałem filmy i już wtedy grindowałem, to stary, chodziłem po gumę turbo do żabki i byłem zadowolony.
Nikt, kurwa, więzienia chcą dać. Zadam tylko, że dla takich dzieciaków jest poprawczek, a nie więzienie. Jakby, wiesz, sztywnym gidem to on nie zostanie. Z tym więzieniem to w ogóle fuck up jest taki, że to jest na oficjalnej stronie Creepypasta Wiki i chłop, który to przetłumaczył poprawczak, drzwi na więzienie. I tutaj po raz kolejny widzicie niesamowitą warstwę tego, jak bardzo gówniane są te całe creepypasty. Czekajcie! Krzyknął Liu, trzymając w dłoni nóż kuchenny. Kropka. Policjanci wyciągnęli broń i wycelowali w niego. To byłem ja. Ja ich pobiłem, mam na to dowody. Liu podwinął swoje rękawy, pokazując różne zadrapania i siniaki. Wyglądało, jakby były pobójce. Jakby od kiedy siniak i zadrapanie może być dowodem w sprawie, kiedy ktoś inny został pobity? Jakby... whatever. Najpierw odłóż ten nóż, myślnik, powiedział jeden z policjantów, kropka. Liu rzucił nóż na ziemię, podniósł ręce do góry i podszedł do policjantów. Nie, Liu, przecież to byłem ja. Ja to zrobiłem. Po twarzy Jeffa zaczęły spływać łzy. Ach, biedny braciszku, próbujesz wziąć winę za coś, co ja zrobiłem. Który dzieciak 11-letni mówi w ten sposób? Jakby, kurwa, stary, weźcie mnie stąd. Policja zebrała Liu do samochodu. Gdyby to wszystko działo się w tym momencie, to pewnie oni stwierdziliby, że to, nie wiem, Skibidi Toilet ich pobił, stary, albo, nie wiem, Backroom się zespałnił ich. Liu, powiedz im, to ja pobiłem te dzieciaki. Matka Jeffa położyła ręce na jego ramionach. Jeff, proszę cię, nie musisz kłamać, wiemy, że to Liu, przestań już. Jeff mógł tylko bezczynnie patrzeć na odjeżdżający radiowóz. Kilka minut później ojciec Jeffa przyjechał do domu. Widział twarz chłopca i wiedział, że coś jest nie tak. Synu, co się stało? Jeff nie mógł nic powiedzieć z powodu płaczu. Jego matka weszła z ojcem do domu, żeby powiedzieć mu o całym zdarzeniu. Jeff został na podjeździe i płakał. Po jakiejś godzinie wszedł do domu. Widział, że rodzice są zszokowani, smutni, jak i rozczarowani. Nie mógł na nich patrzeć. Wolał nawet nie myśleć, co rodzice sądzą teraz o Liu, podczas gdy to była jego wina. W końcu poszedł spać, mając nadzieję, że choć na chwilę zapomni o całej sprawie. Dwa dni po aresztowaniu Liu nadal nie było od niego żadnych wieści. Jakby, wiesz, to jest sprawa z chłopem, który ma jakieś 11 lat. To rodzice muszą z nim być, to nie jest tak, że jakiegoś stary gita przestępcę zawijają na areszt i on sobie idzie sam, bo jest dorosły, jakby tutaj siłą rzeczy starszy powinni z nim być, nie? Jeff nie miał znajomych do odwiedzenia, nic tylko smutek i poczucie winy, aż do soboty, no, sobota. Kiedy mama Jeffa obudziła go uśmiechnięta, rozpromienioną twarzą, to nie tak, że przecież twój syn jest w poprawczaku, czy tutaj w więzieniu za szlachtowanie kogoś, pobicie i tak dalej, połamanie palców. Wiesz, o co chodzi? Zapomnijmy o nim, nie siedzi w więzieniu. Ważne, że dziś jest ten dzień. Jeff, dziś jest ten dzień, powiedziała jego matka, odsłaniając zasłony i wpuszczając światło do jego pokoju. Jaki dzień? Powiedział w półśnie Jeff. Urodziny Billiego. Po tych słowach Jeff całkowicie się obudził. Tak, niesamowite. Mamo, ty żartujesz, prawda? Nie myśl, że pójdę na urodziny jakiegoś dziecka po tym, jak zrobił długą przerwę. Jeff, oboje wiemy, co się stało. To przyjęcie może sprawić, że na trochę zapomnimy o całej sprawie, a teraz ubierz się, powiedziała matka Jeffa, po czym zeszło na dół, aby się przygotować. Kiedy Jeff wreszcie zmusił się, aby wstać, wziął pierwszą lepszą koszulkę i parę jeansów i zszedł na dół. Zobaczył, że jego ojciec jest ubrany w garnitur, a jego matka w suknię. Synu, to wszystko, w co się ubierasz? Zapytała mama Jeffa. To lepsze niż takie przesadne ubrania, powiedział Jeff. Jego matka zignorowała chęć, aby na niego nakrzyczeć i ukryła swoją złość za uśmiechem. Jeff, może trochę przesadziliśmy, ale możemy zrobimy... Jezu, ja mam takie pytanie, kto pisał tą pastę w języku polskim? Kto to tłumaczył? Stary, czemu są takie błędy? Jakby nie podoba mi się. Jeff, może trochę przesadziliśmy, ale może zrobimy na nich dobre wrażenie, powiedział ojciec Jeffa. Jeff burknął coś pod nosem i poszedł do swojego pokoju. Ja nie mam żadnych takich eleganckich ubrań, krzyknął ze swojego pokoju. Znajdź coś, odkrzyknęła jego matka. Przejrzał całą swoją szafę w poszukiwaniu czegoś eleganckiego. Znalazł czarne dresowe spodnie, elegancik, który ubierał na specjalne okazje i pod koszulkę. Nie mógł znaleźć koszulki, którą mógłby założyć. Rozejrzał się, ale znalazł tylko koszulę w paski i wzorki. Nic, co mógłby założyć z dresowymi spodniami. W końcu znalazł zwykłą białą bluzę z kapturem i włożył ją. Tylko to znalazłeś, powiedzieli razem jego rodzice. Jego matka spojrzała na zegarek. Nie mamy czasu na przebieranki, choćby już, powiedziała. Po czym popchnęła Jeffa i jego ojca w stronę drzwi wyjściowych. Razem przeszli przez ulicę do domu Barbary i Billiego. Zapukali i ukazała im się Barbara. Zupełnie jak rodzice Jeffa, przesadnie ubrana. Gdzieś są na podwórku, Jeff. Co ty na to, żebyś poszedł je poznać? Powiedziała Barbara. Jeff wyszedł na podwórko i zobaczył, że było tam
pełno młodszych od niego dzieci. Wszyscy biegali w dziwacznych, kowbojskich strojach, strzelając do siebie z plastikowych pistolecików. Tak jak do Jeffa podbiegł dzieciak, wręczając mu pistolecik i kapelusz. Okej, tutaj znowu jest stary dziwna akcja. Ponieważ ziomek, który tłumaczył oryginalną pastę na język polski, ogarnął to w ten sposób. Uwaga, będzie kringę. Cieść, ces się, pobawić, powiedział. Tak, mówiłem. Też mnie scringe'owało trochę. W oryginalnej wersji ten dzieciak mówi normalnie, popełnia tylko pewne błędy w wymowie. Nie, jestem za stary na takie rzeczy, powiedział Jeff. Dziecko spojrzało na niego z miną proszącego szczeniaczka. Plosy, powiedziało dziecko. No dobra, odpowiedział Jeff. Założył kapelusz, wziął pistolecik i zaczął strzelać do innych dzieci. Na początku wydawało mu się to absurdalne, ale po chwili zaczął się całkiem dobrze bawić. Może to nie było bardzo cool, ale to był pierwszy raz, kiedy choć na chwilę zapomniał o Liu. Jeff bawił się tak, aż usłyszał dziwaczny znajomy dźwięk. Dźwięk jeżdżącej deskorolki. Tak, bo to jest dziwaczny dźwięk. Dźwięk from Siren Head, człowieku. Po chwili Randy, Troy i Keith przeskoczyli ogrodzenie na swoich deskorolkach. Jeff upuścił swój plastikowy pistolet i zrzucił kapelusz. Randy patrzył na Jeffa z nienawiścią w oczach. Witaj, Jeff, powiedział Randy. Mamy parę niedokończonych spraw. Dzieciaki w tym uniwersum to są stare gangusy, nie? Ja bym się w gips nie pchał do nich. Jeff zobaczył, że Randy nadal ma posiniaczoną twarz. Jakby dodam tylko, że on połamał palce u rąk, więc co, nagle mu się zrosły? Człowieku, Wolverine się tutaj zespełnił, nie? Też tak myślę, zajebie cię za to, że wpakowałeś mojego brata za kratki, no. Robi się gorąco. Randy zdenerwował się. Och, bardzo śmieszne. Wiesz, że ja i tak wygram. Może skopałeś nam tyłki kiedyś, ale... Człowieku, to było kurwa 2 dni temu. Ale to się już nie powtórzy, powiedział Randy, po czym ruszył na Jeffa. Obaj upadli na ziemię, Randy uderzył Jeffa w nos, a Jeff złapał go za uszy i przyłożył mu mózgówki, odpychając go od siebie. Po chwili wstali na nogi. Dzieci krzyczały, rodzice wybiegli z domu. Troy i Keith wyciągnęli z kieszeni pistolety. Niech nikt nie przerywa, bo polecą flaki, powiedzieli. Randy wyciągnął nóż i wbił go w ramię Jeffa. Jeff krzyknął i upadł na kolana. Randy bezlitośnie kopał go w twarz. Po 3 kopach Jeff chwycił nogę Randy'ego i wykręcił ją, co spowodowało, że ten upadł na ziemię. Jeff wstał i poszedł w kierunku tylnych drzwi. Troy złapał go i powiedział: potrzebujesz pomocy? Chwycił Jeffa za kołnierz i przerzucił go przez drzwi. Gdy Jeff próbował wstać, Randy powalił go na ziemię i kopał go tak długo, aż zaczął kasłać krwią. No dawaj, Jeff, walcz ze mną. Przeciągnął chłopca do kuchni. Randy, widząc butelkę wódki na stole, roztrzaskał ją na głowie Jeffa. Walcz. Przeciągnął Jeffa do salonu. Jakby taki generalnie temat, ponieważ dorośli stwierdzili, że się zespałnią gdzieś indziej w tym momencie, ponieważ tamci wyciągnęli pistolety, tak? Bo jak inaczej wyjaśnić to, że ich w ogóle tutaj w tym momencie nie ma, jakby stary... Plus to jest przyjęcie dla dzieci, o ile się nie mylę, w sensie byli tam też dorośli, ale kurde, tak luzem, butelka wódki na stole, jak w okolicy są dzieci, to tak być nie powinno. No dalej, Jeff, spójrz na mnie. Jeff podniósł wzrok. Jego twarz była cała zakrwawiona. To ja wpakowałem twojego brata za kratki, a ty będziesz siedział i pozwolisz mu tam gnić przez cały rok. Powinieneś się wstydzić. Jeff zaczął się podnosić. Och, wreszcie zacząłeś się podnosić. Ja przepraszam, ale ja nie jestem w stanie tego brać na poważnie. Jeff już wstał, na jego twarzy była krew i wódka. Znów doznał tego dziwnego uczucia, ale nigdy wcześniej nie było aż tak silne. Wreszcie wstał, krzyknął Randy i pobiegł z zamiarem zaatakowania Jeffa. To wtedy to się zdarzyło? Wtedy to się wydarzyło chyba. Coś w Jeffie pękło, jego psychika została całkowicie zniszczona. Jego racjonalne myślenie znikło, jedyne co teraz potrafił, to zabijać. Chwycił Randy'ego i rzucił nim o ziemię. Stanął nad nim i z ogromną siłą uderzył go prosto w serce. To spowodowało, że serce Randy'ego się zatrzymało. Kiedy Randy spróbował złapać oddech, Jeff zaczął go bić cios za ciosem. Krew tryskała z jego ciała, aż złapał ostatni oddech i umarł. Każdy teraz patrzył na Jeffa. Rodzice, płaczące dzieci, nawet Troy i Keith, którzy niewiele myśląc wycelowali bronię w Jeffa. Jeff, widząc wycelowane w niego pistolety, pobiegł schodami na górę. Kiedy biegł, Troy i Keith otworzyli do niego ogień, lecz każdy strzał pudłował. Oboje pobiegli za Jeffem. Kiedy wystrzelili ostatnie naboje, Jeff wśliznął się do łazienki. Złapał stojak na ręczniki i wyrwał go ze ściany. Nieźle. Do łazienki wdarli się Troy i Keith z nożami w dłoniach. Troy podbiegł z nożem do Jeffa, który uderzył go stojakiem w twarz. Troy bezwładnie opadł na ziemię, więc zostali tylko Jeff i Keith. Keith był bardzo zwinny, więc kiedy Jeff wymachiwał stojakiem, Keith wyrzucił nóż i chwycił Jeffa za szyję, rzucając nim o ścianę. Z górnej półki spadł na nich wybielacz. Parzył ich obu i obaj zaczęli krzyczeć. Jeff wycierał oczy najlepiej jak mógł, kiedy Keith jeszcze krzyczał z bólu. Jeff wziął z powrotem do ręki stojak na ręczniki, celnie rozwalił
zawalił metalowym stojakiem głowę Keithowi. Kiedy pokonany chłopak leżał zakrwiony na ziemi, towarzyszył mu złowieszczy śmiech. Co w tym takiego śmiesznego? Zapytał Jeff. Keith wyciągnął zapalniczkę i włączył ją. To, powiedział, że jesteś pokryty wybielaczem i alkoholem. Jeff otworzył szeroko oczy, a Keith rzucił na niego zapalniczkę. Alkohol i wybielacz w kontakcie z okniem wybuchły. Znaczy się zapaliły, a nie wybuchły, zacznijmy od tego. Gdy alkohol zwęgliwił jego skórę, wybielacz ją wybielił. Próbował się ugasić, lecz nic nie pomogło. Jeff darł się w niebo głosy. Alkohol sprawił, że był chodzącym płomieniem. Wyszedł na korytarz i spadł ze schodów. Wszyscy krzyczeli, zobaczyli Jeffa. Ledwo żywego, płonącego człowieka. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczył, była jego matka, która próbowała go ugasić. Wtedy stracił przytomność. Masno. Kiedy Jeff się obudził, poczuł, że ma bandaże na twarzy. Nic nie widział, ale czuł, że ma je też na ramieniu i szwy na całym ciele. Próbował wstać, lecz uświadomił sobie, że ma w ramieniu jakąś rurkę. Wtedy przybiegła pielęgniarka. Nie możesz jeszcze wstawać, powiedziała, kładąc go z powrotem do łóżka, poprawiając rurkę w jego ramieniu. Jeff usiadł. Nic nie widział. Kompletnie nie wiedział, gdzie jest. Wreszcie po długich godzinach usłyszał swoją matkę. Kochanie, jak się czujesz? Zapytała. Jeff nie mógł odpowiedzieć. Jego twarz była zakryta bandażami, więc nie mógł w ogóle mówić. Kotku ma wspaniałe wieści. Po tym wszystkim policja uznała za winnego Randy'ego i powiedziała, że zwolnili. Jakby, stary... To też tak nie działa, ponieważ to się nie wyklucza. To, że jeden odpieprzył coś, to nie znaczy, że ten drugi nie odpieprzył. Liu przez cały czas powinien siedzieć w pierdle. Jeff chciał wstać najszybciej jak potrafił, lecz przypomniał sobie o rurce w jego ramieniu. Liu wyjdzie jutro, będziecie mogli znowu być razem. Matka Jeffa uścisnęła go i pożegnała się. Przez lecze tygodnie Jeff był odwiedzany przez rodzinę. W końcu nadszedł ten dzień, dzień zdejmowania bandaży. Jego rodzina niecierpliwiła się, czekali aż doktor usunie ostatni bandaż zakrywający jego twarz. Miejmy nadzieję na najlepsze, powiedział doktor, ściągając bandaże z twarzy Jeffa. Matka Jeffa krzyknęła na widok jego twarzy, a Liu z ojcem patrzyli z obrzydzeniem. Co się stało z moją twarzą? Zapytał Jeff, po czym wyskoczył z łóżka i pobiegł do łazienki. Spojrzał na lustro i zobaczył, dlaczego rodzina tak zareagowała. Jego twarz była okropna. Jego usta były spalone do głębokiej czerwieni. Jego twarz zmieniła kolor na czystą biel, a jego włosy zmieniły kolor z brązu na kruczą czerń. Powoli dotknął ręką swojej twarzy. Była teraz szorstka. Spojrzał na swoją rodzinę, a potem znowu w lustro. Jeff, powiedział Liu, wcale nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle, krzyknął Jeff. Jest perfekcyjnie. Jego rodzina była zaskoczona, a Jeff zaczął się głośno śmiać. Jego rodzina zauważyła, że jego lewe oko i ręka drgały. Jeff, dobrze się czujesz? Dobrze. Nigdy nie czułem się taki szczęśliwy. Ha, 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 ha. Spójrzcie na mnie. Ta twarz pasuje do mnie idealnie. Nie mógł przestać. Z reguły to twarze to ci nie zmienili. Oni po prostu zdjęli ci bandaża, mordę masz spaloną. To nie tak, jak myślisz. Spójrzcie na mnie. Ta twarz pasuje do mnie idealnie. Nie mógł przestać się śmiać. Pogodził znowu swoją twarz i spojrzał w lustro. Co spowodowało takie zachowanie? Pamiętacie, jak Jeff i Randy walczyli? Coś w jego umyśle, w jego psychice... pękło. Był teraz szaloną maszyną do zabijania, lecz jego rodzina jeszcze o tym nie wiedziała. Doktorze, zapytała mama Jeffa, czy mój syn ma, no wie pan, w porządku w głowie? Tak, to jest typowy objaw dla pacjentów, którym podaliśmy tak dużą ilość środków przeciwbólowych. Jeśli po paru tygodniach nic się nie zmieni, zbadamy go psychiatrycznie. Dobrze, dziękuję doktorze. Matka Jeffa spojrzała na niego. Jeff, kotku, wracamy do domu. Jeff oderwał twarz od lustra. Jego twarz dalej miała ten straszny uśmiech. Dobrze, mamo. Ha, 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 ha. Matka spojrzała na niego, wzięła za ramię i poszła z nim po ubrania. Do ubrania, w których przyszedłeś, powiedziała pielęgniarka z recepcji. Matka Jeffa spojrzała na czarne, dresowe spodnie i białą bluzę z kapturem, które miał na sobie jej syn. Teraz były czyste, nie było na nich krwi, a dziury były zaszyte. Mama Jeffa wróciła do pokoju i podała mu ubrania. Gdy Jeff się przebrał, cała rodzina wyszła ze szpitala, nie wiedząc, że to ostatni dzień ich życia. Później tej nocy matkę Jeffa budził dźwięk dochodzący z łazienki. Brzmiał on jak płacz. Powoli weszła do łazienki, aby zobaczyć, co się dzieje. Ujrzała potworny widok. Jeff trzymał nóż i wycinał uśmiech na jego policzkach. Jeff, co ty robisz? Zapytała. Jeff spojrzał na matkę. Mamusiu, nie mogłem się ciągle uśmiechać. To bolało, ale teraz mogę się uśmiechać wiecznie. Matka Jeffa zobaczyła jego oczy, okrążone w czerni. Jeff... Twoje oczy. Jego oczy wyglądały, jakby nie miały się już nigdy zamknąć. Nie mogłem widzieć mojej twarzy. Moje oczy zamykały się ze zmęczenia, więc spaliłem sobie powieki. Teraz będę mógł wiecznie widzieć siebie, moją nową twarz. Jego matka powoli zaczęła się wycofywać, widząc, że jej syn postradał zmysły. Co się stało, mamusiu? Czyż nie jestem piękny? Jesteś, synku, powiedziała. Pozwól mi pójść do tatusia, żeby mógł zobaczyć twoją nową twarz. Matka wbiegła do sypialni, budząc ojca. Kotku, weź broń.
Nasz za nie mówiła, gdy zobaczyła w progu Jeffa trzymającego nóż. Mamusiu, okłamałaś mnie. To ostatnie słowa, jakie usłyszeli. Wtedy Jeff ruszył na nich i ich zaćkał. Liu obudził się od tych dźwięków, nie słyszał nic, więc zamknął oczy i spróbował zasnąć, lecz ogarnęło go dziwne uczucie. Jakby ktoś go obserwował. Kiedy się obrócił, Jeff zatkał jego usta ręką. Jeff powoli wyciągnął nóż, gotowy poręcznąć mu gardło. Liu spróbował się wyrwać. Cii, idź spać, powiedział Jeff. Tak, dokładnie, to był cały Jeff the Killer i nie wiem, jak w ogóle przez to przebrnęliśmy, bo to jest gorsze, niż sobie to zapamiętałem, gorsze, niż myślałem i dodatkowo to polskie tłumaczenie na polskiej wiki pastowej jest po prostu jeszcze gorsze. I ja nie mam pojęcia, jakim cudem tyle dzieciaków w Polsce miało to za coś niesamowitego, włącznie ze mną, bo ja też taki byłem i... Stary, to jest dosyć... dziwne i z drugiej strony całkiem przerażające, że tego typu posrane gówno zrezonuje z dzieciakami, które później to czytają, ale o tym opowiemy sobie przy okazji trochę oddzielnego filmu, który pojawi się jakoś niedługo po moich maturach w przyszłym tygodniu i tak teraz trochę będę musiał obniżyć aktywność. Ponieważ trzeba to zdać, trzeba to zdać dobrze, więc życzcie mi powodzenia, trzymajcie kciuki, musi się udać.